Witam Państwa, Agnieszka Stachurska w programie Twarzą w Twarz. Na początek wyjaśnienie. 3 listopada wysłałam zaproszenie do prezesa Agencji Rewitalizacji Starówki, aby porozmawiać na temat sposobów na ożywienie Płockiego Starego Miasta. Okazało się jednak, że przez blisko 2 tygodnie prezes nie znalazł 30 minut, aby wyjaśnić płocczanom, jakie działania są podejmowane w tym zakresie. Nie był nawet na tyle uprzejmy, żeby udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi, czy weźmie w ogóle udział w programie. Pomimo moich co najmniej kilkunastu telefonów, odbijałam się od sekretariatu, a moje zaproszenie pozostało nadal bez odpowiedzi. Przywrócenie do życia obszaru Starego Miasta to temat, który wymaga aktywności i odwagi. Niestety nie dowiemy się dzisiaj, co zrobił ARS w tym zakresie. Porozmawiamy natomiast, jakie propozycje mogą pomóc w odzyskaniu świetności tego miejsca. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Wioletta Kulpa, przewodnicząca Płockiego Prawa i Sprawiedliwości i radna Rady Miasta Płocka. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Oraz Dariusz Skubiszewski, przewodniczący Rady Mieszkańców Osiedla Stare Miasto. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Miło mi z Państwem spotkać ponownie. Drodzy Państwo, to, że Płocka Starówka opustoszała, to jest właściwie, można powiedzieć, fakt. Jak Państwo sądzicie, z czego może to wynikać? Może zaczniemy od pani radnej. Znaczy, z wielu aspektów sądzę. No, przede wszystkim, mimo wszystko uważam, że to jest fakt powstania galerii, że rzeczywiście to życie handlowe, rozrywkowe przeniosło się niestety szczególnie w obręb podążyć zarówno jednych, jak i drugich. I nad tym należy ubolewać, ale nie tylko ubolewać i siedzieć i narzekać na to, tylko podjąć konkretne działania, które ewentualnie miałyby odwrócić ten trend. Rzeczywiście festiwale, które są 2 bądź 3 razy w roku, o których tak się szczyci miasto i które mają właśnie przyciągać gości nie tylko z Płocka, ale i spoza Płocka i z Europy, to nie jest lekarstwo na to zło, które w tej chwili mamy, czyli tak de facto umierającą Starówkę, umierające Stare Miasto. A to, że mi cały czas się mówi podczas wypowiedzi, że podczas festiwali zarabiają również restauratorzy, nasi lokalni przedsiębiorcy, jest totalną bzdurą. Podam Państwu przykład z ostatniej wizyty na nadbrzeżu Wiślanym przed chyba hip-hopem, bo musiałam iść na pieszo do amfiteatru, bo były zamknięte te tereny na nadbrzeżu. I mijało mnie kilka food trucków, które jechały właśnie na festiwal po to, żeby świadczyć usługi festiwalowiczom. Czyli to nie jest tak, że na pewno zarabiają na tym restauratorzy. My po prostu pod okna restauratorów, bo niestety tak się działo kiedyś, to był pomysł niecny w moim przekonaniu, totalnie beznadziejny Urzędu Miasta Płocka, kiedy food trucki sprowadza się na Stary Rynek. Dla mnie to jest po prostu kuriozum totalne. Bo najpierw się żalimy, najpierw mówimy, że nasi przedsiębiorcy, nasi restauratorzy nie mają obrotów, nie mają tak naprawdę ruchu, ale jednocześnie wprowadzamy im pod okna konkurencję. To jest totalna abstrakcja dla mnie i bezmyślność, która tkwi w Urzędzie Miasta w moim przekonaniu. A co pan o tym sądzi? Pani redaktor, słuszna uwaga, że ubyło nam mieszkańców na Starówce. Udało mi się tam gdzieś w statystykach wygrzebać, że na przestrzeni ostatnich lat ubyło ich ponad 1500 osób, gdzie ta społeczność Starówki zamykała się liczbą 5,5 tysiąca mieszkańców, więc jest to dość spory ubytek procentowy, jak można zauważyć. Jak najbardziej zgadzam się z panią tutaj przewodniczącą, że złożyło się na to wiele różnych aspektów i zbiorów działań, ale do takich chyba najważniejszych jeszcze obok tego, że życie przeniosło się na pewno w rejony galerii, na te nowe osiedla miasta, są takie elementy, które no niestety zostały jakby niezauważone przez byłych, obecnych włodarzy miasta i zaniedbane, tak jakby chociażby cała tkanka mieszkalna. Mamy totalną degradację zasobów mieszkalnych na Starówce, mnóstwo budynków wyłączonych z użytkowania. Poza tym w miejsce tych nie pojawiają się nowe miejsca, które byłyby przyjaznymi miejscami do życia. To nie przyciąga nowych, kolejnych mieszkańców. Młodzi ludzie nie chcą zostawać na Starówce, nie chcą tutaj dalej mieszkać, uciekają.
No a starsi mieszkańcy no, naturalną rzeczą się wykruszają, prawda? Co dalej? Tak jak mówię, starówka stała się mało przyjazna i mało ciekawa dla mieszkańców. Jest totalny brak instytucji typu przedszkola, żłobki. Tak naprawdę na starówce mamy chyba jedno takie w miarę z prawdziwego zdarzenia przedszkole przy ulicy Kościuszki. To, co pani radna powiedziała, imprezowy Płock w ogóle się nie wpisuje tutaj w charakter starówki. Ludzie się tego boją. Poprzez lata nawarstwiła się taka opinia, że jest tłoczno, krzykliwie, hałaśliwie. Brudno. Czasem niebezpiecznie. Nieposprzątane. I ludzie nie chcą tutaj mieszkać, nie chcą tutaj też inwestować, bo jak wiadomo, jeżeli nie ma dla kogo, nie będzie się tych pieniędzy inwestować i przeznaczać. Tak? Czy to jakby to już wszystko zabija się w zarodku. Dalej, co mogę tu jeszcze powiedzieć? No niestety ubolewam nad tym coraz bardziej, ale słaby handel i słabe usługi. No nasi restauratorzy nie są zbyt wysokich lotów, ale to jakby też koniunktura ich do tego zmusza, że codziennie walczą o ten byt, a brak tego dobrego klienta nie pozwala im rozwinąć skrzydeł. I mamy tutaj znów koło zamknięte, które jakby no, uniemożliwia jakąś tam szerszą działalność. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to wyjmowanie instytucji Urzędu Miasta ze starówki. Po kolei zabierane są instytucje i przenoszone poza obszar starówki. Więc jakby wyjmujemy potencjalnych użytkowników, ludzi, którzy by się przez tą starówkę przewijali, prawda? Mhm. Tak samo w osobach pracujących, urzędników, jak i petentów. POKiS, na przykład, tutaj teraz mi się nasuwa na przykład od razu POKiS. Miał powstać przy ulicy Tumskiej 13. Mhm. Miała być z tyłu pobudowana jakaś mała sala, jakieś audytorium miało powstać. Tam miał ten pokój funkcjonować. No i co się robi? Zabiera się go zupełnie, wyrzucać go się poza starówkę. Także na to należałoby też zwrócić uwagę. Mhm. Ja tego dodam jeszcze. Aspekt ubywania nam mieszkańców Płocka dotyczy nie tylko starówki, ale generalnie całego miasta. Bo chyba takim najlepszym wyznacznikiem teraz, jeśli chodzi o ilość mieszkańców Płocka, to jest liczba osób składających deklaracje a propos podatku śmieciowego. I rzeczywiście to jest ilość około 100 tysięcy, a nie tak jak podają roczniki statystyczne czy urząd statystyczny około 120 tysięcy. Czyli de facto jest to no, bardzo duża ilość osób, która gdzieś odpłynęła. I to, co pan powiedział również pan Dariusz, że młodzi ludzie, którzy, znaczy my de facto, no okej, okay, no Urząd Miasta rozpoczął taki program Mieszkania dla Młodych. Jako pytanie, czy to jest sam program mieszkania bez jakiegoś kompleksowego, taki mechanizm, który zafunkcjonuje. Tak, funkcje przyjemne dla życia. Tak, oczywiście. I rzeczywiście będzie możliwy do tego, że zafunkcjonuje w tym kontekście, że ci młodzi ludzie rzeczywiście zaczną pozostawać w tym mieście albo po studiach wracać do Płocka, a nie zostawać w tym mieście, w którym studiują najczęściej Warszawa, Bydgoszcz czy Łódź i Toruń, czy te większe miasta i tam pozostają, bo tam widzą dla siebie przyszłość, bo tam jest praca, bo tam jest właśnie ten żłobek, przedszkole, o którym pan mówi. Rzeczywiście był kiedyś pomysł, to chyba nawet Rada Osiedla Starego Miasta zgłaszała o zagospodarowanie tego obiektu synagogalnej, który tam był nawet bardzo fajny teren przy budynku. Mogła... Można było świetny ogródek zrobić, plac zabaw dla dzieci. Dokładnie. Czego też nie ma na starówce. I rzeczywiście o tym się nie myśli, tak? Bo nawet nie tylko dla osób tu mieszkających, którzy też, tak jak pan powiedział i zgadzam się z tym słusznie, że wyprowadzają się z tego starego miasta, ale i dla osób odwiedzających te stare miasto, przychodząc tutaj gdzieś z dziećmi, z rodziną, żeby te dzieci też miały ten plac zabaw, żeby gdzieś się pobawić. Po wspólnych lodach czy po wspólnym obiedzie byłoby miło, żeby ten plac zabaw był i te dzieci mogły tam sobie poszaleć. Bo ostatnio mieliśmy przecież na sesji materiał dotyczący zazieleniania miasta Płocka i jasno wszyscy stwierdzili się, z tym zgodziliśmy, że jesteśmy naprawdę gdzieś w ogonie, jeśli chodzi o procentową ilość zazielenienia miasta Płocka. Tak naprawdę stare miasto jest betonową pustynią w moim przekonaniu, nie jest atrakcyjne. To prawda, a jeszcze odnośnie dzieci, tutaj wspomnę temat, który my poruszyliśmy.
przy remontowaniu nabrzeża, na wizualizacji widać dokładnie plac zabaw, przy którym nikt nie pomyślał o ogrodzeniu jakimkolwiek, nawet niskim ogrodzeniu dla dzieciaków. Wiadomo, że małe dzieci no, nie mają takiego instynktu samozachowawczego i wystarczy dosłownie parę sekund, żeby zniknęły nam z pola widzenia. No, odpowiedź ratusza brzmiała, że tak było zawsze i nie doszło do żadnego wypadku, co też nie jest prawdą, bo można sobie sprawdzić, że ogródek z placem zabaw, który jest w tej chwili, ma niskie, co prawda, ale ma to ogrodzenie. Więc tutaj widać, że pod kątem dzieci niestety ta część miasta jest zaniedbana. No jeżeli mogę jeszcze dodać, bo należałoby jeszcze nadmienić, że no, Starówka ciąży nad nią takie widmo chronicznego braku do inwestowania. Nie wiem dlaczego, ale jakby włodarze miasta nie dbają o to serce miasta, o tą Starówkę. Myślę, że tam procentowo, jeśli chodzi do budżetu miasta, to są jakieś mikroskopijne pieniądze przeznaczane w ogóle w infrastrukturę, czy podniesienie poziomu infrastruktury na Starówce. Ja wiem, że kiedyś ulice takie jak Królewiecka, Sienkiewicza, Kwiatka były zrobione, ale one były zrobione kiedyś. One no, wymagają podciągnięcia poziomu ich wyglądu, wymagają remontu, bieżących napraw. Nawet ze sprzątaniem jest tak naprawdę problem. Nie tylko po imprezach, ale generalnie zawsze. Popatrzmy chociażby na stary rynek, na który zawsze zwracaliśmy uwagę. Ma to być wizytówka miasta, a jak w tej chwili wygląda podłoże starego rynku? To są stare, połamane płyty. Dokładnie. Może nie zupełnie stare, no bo one były wymieniane kilkanaście lat temu, ale są tak zdewastowane właśnie poprzez to, że ktoś nie szanował tego albo ktoś nie nadzorował z Urzędu Miasta, żeby ewentualnie wyegzekwować na tych firmach, które dokonały tych zniszczeń, naprawienie ich albo ekwiwalent finansowy i wtedy zakupujemy nowe płyty i wymieniamy. Dokładnie, jak stary rynek był remontowany, był robiony, no był pięknym placem na ówczesny moment, na ówczesne czasy. Był to jakiś, no powiem, dość duży krok do przodu, jeśli chodzi o infrastrukturę i wygląd. To się naprawdę fajnie oglądało, fajnie się tam spacerowało, no ale niestety z roku na rok ulega jakiejś tam degradacji, tak jak chociażby sama płyta, no rozstawianie i zwijanie boisk piaskowych, no ja nie wiem, no chyba nie za bardzo lat starego miasta służy do takich celi, jak ustawianie ciężkich. Ja wielokrotnie zwracałam na to uwagę, nawet robiłam zdjęcia, jak wjeżdżały Tatry wypełnione piaskiem po czubek, i robiłam zdjęcia, jak wjeżdżały po tych płytach. No inaczej zupełnie wygląda kultura w innych miastach, no bo mnie wtedy prezydent powiedział, że w innych miastach jest tak samo. No ja wtedy akurat przebywałam jakiś czas temu w Gdańsku i tam się rozkłada takie płyty, na tych płytach takie maty, które w jakiś sposób mają je chronić. Czyli dokładnie, gdzieś w jakiś sposób, no ktoś o tym myśli, tak? A u nas po prostu nie. Bezmyślnie idziemy, brniemy w to boisko piaskowe na starym rynku. Uważamy, że to jest jakaś wielka atrakcja, kiedy tak jak pani słusznie zauważyła, mamy naturalny piasek na nadbrzeżu i to tam przede wszystkim powinniśmy dbać o ten teren, mamy żeby szeroką plażę, żyło to. Która jest doskonała to. Do tego dokładnie. Celu. Jeszcze jest jeden aspekt, o którym chciałabym wspomnieć a propos tego zaniedbania, tak, jeśli chodzi o nie tylko infrastrukturę, ale przede wszystkim kamienice. Bo te kamienice, no często jest tak, że właściciele oczywiście, no nie, właścicielami nie jest tylko miasto, nie są tylko spółki miejskie, ale również są prywatni właściciele tych kamienic. I rzeczywiście część z tych właścicieli dba o te budynki, ale no jest wiele z nich zaniedbanych. I był taki program stworzony wiele, wiele lat temu, jeszcze za poprzednika prezydenta Milewskiego, dofinansowania do renowacji, do remontów tych kamienic. Ale wtedy ten budżet był około 1 000 000 zł. I rzeczywiście no, były to środki finansowe, które zachęcały właścicieli tych kamienic, żeby wnioskować o dofinansowanie. Oczywiście to dotyczy konkretnych elementów, tak, zewnętrznych, stolarki okiennej, dachu. Ale to mimo wszystko wpływa, wydaje mi się, że jest to spory zastrzyk finansowy dla tych osób, jeśli chcą podjąć się takich działań. Natomiast teraz te środki zmniejszono do około 500 000 zł i to jest, no też widać, że jakby nam nie zależało do końca na tym samorządowi. Że koszty remontu, koszty adaptacji wzrosły, to środki zmniejszono, czyli automatycznie
można za tą samą wartość zrobić 25% zamierzonych działań, prawda? A jest to o tyle dziwne, że aspirujemy do miasta turystycznego, przynajmniej jeżeli chodzi o turystykę weekendową. Tak. I co widzą turyści? No właśnie mnie ostatnio odwiedzili. Obdrapane kamienice. Tak, mieszkańcy Warszawy, którzy wchodząc na Tumską od strony katedry, zapytali mnie, czy tam się jakaś tragedia wydarzyła, bo pierwszy budynek, jaki zauważyli, miał wybite szyby, tektury w oknach. No, musiałam wyjaśnić, że tak po prostu jest. Czy tam jest akurat już prywatny właściciel, bo ktoś no tak, kupił tą kamienicę. Ale, pani Agnieszko, jednak... to jest jakby taki chyba w tym kwartale miasta jedyny taki, albo jeden z ostatnich takich najbardziej zaniedbanych budynków, no bo ta cała okolica wokół tej nieruchomości jest już jakby fajnie wyglądająca. Ale to jest właśnie nieco to, dalej co mamy pani na placu Stary Rynek, naprzeciwko ratusza. Mamy kolejną kamienicę, ale to jest kompletnie to, co pani przewodnicząca powiedziała. To jest problem tych prywatnych budynków, gdzie nie do końca można zlokalizować może właściciela. Albo nawet jak Nie potrafią się porozumieć między sobą. Jak się nawet zlokalizują, tam jest strasznie skomplikowana sytuacja właścicielska. Ale często też ci ludzie po prostu nie mają tak wysokich środków, żeby już na tym etapie, jak tu już jest praktycznie totalnie zrujnowane, żeby zainwestować i to przywrócić do jakiegoś fajnego, pierwotnego wyglądu. I tutaj ja bym miał taką propozycję, może kiedyś ona chwyci, nie wiem jak obecnie w ogóle prawo na to pozwala, ale stworzenie takiej fundacji czy funduszu miejskiego, który właśnie fundusz grantowy dla Polski. Mógłby odkupować tego typu nieruchomości, oczywiście w jakichś tam rozsądnych warunkach finansowych, które byłyby korzystne dla obu stron, i je po prostu remontować i tam wsadzać nowe instytucje, powiedzmy pozarządowe, które by się tym opiekowały i one znowu, tak jak tutaj pani przewodnicząca mówi, pozyskiwałyby granty, które by po części przeznaczały na utrzymanie tej nieruchomości. Tylko nie wiem, czy przy tych fantastycznych zarządach naszych miejskich spółek oni podołają z tym, jeśli mają problem z najprostszymi rzeczami. No to już jest inna inszość, tak powiem, pani przewodnicząca. Miasto ma teraz okazję odkupienia właściwie tej kamienicy, która straszy nas od wielu lat i przysłaniana jest na ten okres letni płachtą wielką, za którą też przecież płaci Urząd Miasta Płocka. No, 2 700 000 nie wydaje mi się to kwotą ogromną dla budżetu Miasta Płocka. To są raptem 2 lata funkcjonowania Audio River z małym naddatkiem. No, może warto właśnie rozpatrzeć takie możliwości, że przynajmniej w tym naszym sercu... Bo to jest tak naprawdę kamienica, która całkowicie zamyka jeden bok naszego starego rynku i rzeczywiście... Chyba jak najbardziej, bo nie pamiętam dokładnie, ile nas kosztował jako gminę remont budynku po zespole szkół obok ZUS-u, gdzie jest umieszczony Wydział Komunikacji i Wydział Obywatelski. I myślę, że trzykrotnie dodawaliśmy tam środki, bo tam było coś uzupełniane. Myślę, że to byłaby kwota zbliżona, a że tak powiem ciągłość instytucji urzędu byłaby na wyciągnięcie ręki i to by się też tą ładnie wpisywało w pobudzenie jakby tej części starówki. Ale przecież mamy różne spółki, które podejmowały się różnych działań. Przecież to nie musi być miasto, to może być spółka. No przecież mamy spółkę, która zajmuje się również działalnością hotelarską. Nie, no tak, Ars ma wpisane to... Nie, ja mówię o Ryneksie akurat. O Ryneksie. Także różne można mieć pomysły. Ars ma to wpisane w swój zakres działalności gospodarczej. Ja mówię miasto, no bo jakby wiadomo, że główne środki i dyspozycje wypływają od prezydenta, dlatego, a już przy pomocy jakich narzędzi on to będzie robił, czy robi, to jest jakby już podjęcie decyzji odpowiedniej. Oczywiście. My tutaj na razie skupiliśmy się na wyglądzie, ale no, trzeba też poruszyć chyba ten temat, który poruszają od roku przedsiębiorcy funkcjonujący na obszarze Starego Miasta, że jednak te płatne strefy parkowania troszeczkę im namieszały w biznesie i utrudniły funkcjonowanie tam. Ci przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, no właśnie twierdzili, że przez wprowadzenie tych płatnych parkingów klienci kompletnie przestali ich odwiedzać, bo po pierwsze tych różnych parkometrów jest dużo. Tak, do 3 różnych spółek należą. Są różne kwoty w różnych miejscach. Tych parkometrów jest też za mało. I często jest tak, że żeby zaparkować,
opłacić bilet w parkometrze i wrócić do samochodu, no to nie, naprawdę to jest potrzebne trochę, szczególnie jeżeli się ustawi kolejka osób, które nie wiedzą, jak obsługiwać ten sprzęt. I no, jeden z przedsiębiorców opowiadał nam, że dosłownie przyszło do jego sklepu małżeństwo i mąż siedział i patrzył na zegarek. Kobieta chciała wybrać, to akurat były buty. I mąż do niej w pewnym momencie mówi: zbieraj się, lecimy, bo już nam się bezpłatny czas skończył. Więc no, a natomiast gdzieś usłyszałam wypowiedź radnego Krasa, który stwierdził, że te płatne strefy parkowania właśnie są dla przedsiębiorców, bo dzięki temu klienci będą mieli gdzie parkować. Co państwo sądzicie na ten temat? Znaczy, co do pana Krasa, może nie będę się wypowiadać, bo różne rzeczy opowiada. Ja jeszcze mam 25 minut, zapłaciłam. Znaczy, tutaj chyba no, jest jeden aspekt, w którym się pewnie nie zgodzimy z panem Darkiem, bo ja akurat no, wyrażałam swoją opinię od samego początku i tutaj jest jednoznaczna. Byłam przeciwna wprowadzeniu tej płatnej strefy parkowania w mieście Płocku. Abstrahuję od tego, czy ona jest za duża, czy za mała, jaki obszar powinna obejmować, bo pomysły i ze strony przedsiębiorców też były na początku takie, żeby je ograniczyć tylko i wyłącznie do tej zabudowy ścisłej Starego Miasta. No zrobiono jak zrobiono. Natomiast fakt jest taki, że nikt ze strony Urzędu Miasta po już roku praktycznie funkcjonowania tej płatnej strefy parkowania nie sili się na jakąś refleksję, żeby usiąść i przedyskutować i podsumować to, jak to tak naprawdę w konsekwencji wpłynęło na różne aspekty naszego życia. Czy na plusy, czy na minusy, czy na poprawę, czy na pogorszenie, ale chodziło o to, żeby usiąść i porozmawiać. Szczególnie z przedsiębiorcami, szczególnie z naszymi płuckimi handlowcami. I ja się zgodzę z nimi, ja wielokrotnie wymieniałam zdania z tymi osobami, które no rzeczywiście bardzo narzekały na to, że przychody ze sprzedaży usług bądź towarów spadły prawie że o połowę w niektórych miesiącach. No oczywiście my możemy teraz, co niektórzy się chwalić, że no teraz ja jeżdżę po mieście i zawsze mogę sobie zaparkować, bo jest wolne miejsce. No tak, tylko że jak są te wolne miejsca, to znaczy, że ci ludzie, którzy tu wcześniej kiedyś parkowali, no gdzieś się wynieśli. Bo to nie jest tak, że ja parkuję tylko przez pół godziny i mnie nie ma, bo parkujemy w różnych celach. Ale może o to chodziło tak naprawdę, bo ja tutaj przypomnę wypowiedź prezesa ARSU z 8 grudnia ubiegłego roku. Wypowiadał się dla Kuriera Mazowieckiego i stwierdził, że plac Starego Rynku ma inne zadanie niż parkingowe, stąd stawka, można powiedzieć, odstraszająca. Bo przypomnijmy, że Boga, tutaj na tym parkingu jest 5 zł za godzinę. Proszę, wyjaśnijcie mi państwo jedno. No to po co mamy Stare Miasto? Po to, żeby odstraszać ludzi? Po to, żeby stał pusty plac? Po to, żeby był beton? Po to, żebyśmy jako samorządowcy, jako przedstawiciele spółek, których zadaniem jest właśnie dbanie o to, żeby to miasto żyło, szczególnie w obrębie Starego Miasta, bo od kilku lat cały czas dyskutujemy, siedzimy i się główkujemy, co zrobić, żeby ożywić Stare Miasto, bo de facto ten ruch nam się przeniósł w zupełnie inne obszary tego miasta, a chcemy zachęcić do tego, żeby ta starówka żyła. Ja wiem, że nie da się odwrócić pewnych kolei historii, że nie wrócimy, nie wiem, do Horteksu, kiedy tu przyjeżdżaliśmy na lody Melba i z Tumską się chodziło z prawdziwą przyjemnością, bo to tu tętniło to życie. Jak byłam mała, pamiętam, tak to wyglądało mniej więcej. Wiem, że pewnych rzeczy nie da się cofnąć, ale spróbujmy przynajmniej, a takie osoby, jak już rozmawiamy o prezesie ARSU, powinny im przede wszystkim zależeć na tym, żeby przyciągnąć tutaj tych ludzi. Takie jest ich zadanie, za to bierze pieniądze co miesiąc. Mało tego, powiem państwu, że dla mnie kuriozalne jest to, co pani redaktor powiedziała, że rzeczywiście jest bałagan z płatnymi strefami parkowania w kontekście różnych opłat. Ludzie się po prostu pogubili. Tu wpisujemy numer rejestracyjny, tu nie wpisujemy. I jak można coś takiego zrobić, że ja mogę zaparkować minimum godzinę w obrębie parkingów ARSU? Że ja muszę uiścić tą opłatę minimum godziną? Nie, ja chcę zaparkować tam 15 minut, pół godziny, a ja muszę wrzucić do tego parkometru minimalną za godzinę. To jest po prostu zwykłe zdzieranie pieniędzy z kieszeni każdego mieszkańca Płocka. I to przez 24 godziny, 7 dni. Dokładnie, dokładnie. Nie ukrywam, że brałem udział w tych konsultacjach społecznych przed powstaniem
strefy parkingowej i byłem pewnie jedną z nielicznych osób, która była na tak, ale idea, którą myślałem, że ideą tego będzie wyeliminowanie ze stałych miejsc parkingowych samochodów, aut, ludzi, które zajmują non-stop przez cały dzień miejsce. Chodziło o to, żeby pobudzić rotacyjny ruch aut. I w pierwszej wersji, w której z zarządem miasta rozmawialiśmy i były pomysły, że będzie pierwsza co najmniej jedna wolna pierwsza znaczy, bezpłatna godzina. Znaczy mogła być 59, bo tam 59 minut, bo nie może być godzin tam zgodnie z ustawą. Następna godzina miała być płatna złotówkę. Strefa miała być do 16. Od 16 miała być już bezpłatna. Czyli automatycznie osoby, które wychodziły z pracy o 15, 59 minut miałyby gratisowe, a od 16 by nie płaciły. Czyli praktycznie, powiedzmy, nie obowiązywałaby ich ta płatna strefa, a pozbylibyśmy się tych notorycznie stojących aut, które naprawdę w większości miejsc przeszkadzały i kupcom, i usługodawcom. No poszło to troszeczkę w inną stronę. I tu bardzo słuszna uwaga, jaką pani przewodnicząca zauważyła, że nie ma żadnej konsultacji i nie ma żadnej poprawy tego raz założonej, tej raz podjętej i uchwalonej taryfy opłat. Mhm. No, na pewno należałoby się nad tym pochylić i tutaj nanieść dużo poprawek. Natomiast jeżeli chodzi od strony mieszkańców czy klientów, no ja się spotykam z różnymi opiniami. Jednym ta naprawdę są podzielone. Jednym strefa pasuje, bo tak jak mówię, mogą szybko podjechać, zaparkować i załatwić sprawę. To wszystko zależy też od branży. To wszystko też zależy od tego, z jakiej usługi w rejonie tej strefy parkowania chcemy skorzystać. Wiadomo, że pewnych rzeczy nie zrobimy szybko. No nie, niestety, panie się nie uczeszą u fryzjera w ciągu pół godziny. Niestety ja wtedy, nawet butów nie wybiorę w ciągu No dokładnie, ale są takie branże, które no, można to załatwić. Także. Znaczy, panie Darku, jest jeszcze jeden minus tej płatnej strefy, że oczywiście my mamy niby te pół godziny darmowe, tylko że jak ja mam sprawę, którą załatwiam przez godzinę, no tak, to ja i tak nie wykorzystam tej pół godziny, bo ja muszę wnieść tą opłatę, tak. Bo ja nie wyjdę po pół godzinie z tego spotkania, nie włożę za pół godziny opłaty, bo ja muszę być na tym spotkaniu no i tak, przez godzinę. No i pełną. Właśnie tutaj, pani przewodnicząca, jest ta przestrzeń, żeby usiąść, porozmawiać i poprawić tą całą strefę parkingową. Ale jak widać, nie ma woli do końca ze strony urzędu. A z drugiej strony, a jeszcze to nawiązać do tej opłaty 5 zł, no ja myślę, że po prostu ARS tutaj skorzystał z okazji i próbuje sobie podnieść przychody jako spółka, no typowe tak, nie jak pani zauważyła, typowe zdzierstwo. Nie do końca, nie do końca. Dlatego, że ja kiedyś poprosiłam właśnie o taki materiał, tylko ja nie pamiętam, czy to było za 9 miesięcy tego roku, bo tam była końcówka, 2 miesiące chyba tamtego roku, czy miesiąc tamtego roku, bo były opóźnienia bardzo z wprowadzeniem tej płatnej strefy. I okazało się, że właśnie ten parking płatny po 5 zł na Starym Rynku przynosi największe straty ARS-owi. No bo odstrasza pewnie ceną dlatego. No. Znaczy, a co utrzymywać coś takiego? Nawiązując do pomysłu. Zejść z ceną, żeby przeszło w ilość, nie w jakość. No, jeśli tak. Nie przychodzi, nie mamy z tego dochodu, tylko stratę, to jaki sens jest to utrzymywać? Nawiązując do pomysłów, jakie wprowadza ARS, to no, tak bardzo powoli je wprowadza, trzeba przyznać. W końcu powstała strona internetowa, którą zapowiadano od roku to co najmniej. Mm-hmm. No, ogłoszono też lotarię paragonową, w której z tego co wiem wzięło udział około 30 firm no, na 600 chyba funkcjonujących na Starym Mieście. ARS twierdzi jednak, że to przedsiębiorcy nie chcą się w ogóle angażować w te działania, a na spotkania zorganizowane przez spółkę przychodzi raptem po kilka osób. Co państwo myślicie, bo ja mam pewną teorię na ten temat. Znaczy, jeżeli mogę pierwszy, proszę. Bo jakby jest mi to może temat trochę bliższy. Powiem w ten sposób, że mam takie wrażenie, że po prostu przedsiębiorcy nie ufają spółce. Być może pomysły ARS-u są zbyt mało przekonywujące. Kupcy nie widzą potencjału, podejrzewam, w tych zmaganiach i pomysłach, działaniach spółki. A poza tym aktualnie chyba w spółce nie ma nawet osoby, która potrafiłaby jakoś nawiązać kontakt ze środowiskiem drobnych kupców, przedsiębiorców tutaj ze Starówki. Potrzeba byłoby jakiegoś takiego mostu porozumienia,
A jak zajmują się tym osoby, które nie do końca znają temat, a święty twierdzi, że może go praktycznie w ogóle nie znają, no to tu już jest trudno wtedy o jakąśkolwiek chęć i zaangażowanie się kupców. Mhm. To tak króciutko, bo tu więcej trudno powiedzieć jakimś typowymi konkretami na ten temat. Znaczy jak słucham właśnie takich komentarzy ze strony ARS-u, że to jest wina kupców i przedsiębiorców, no to już to świadczy o tym, jakie ma podejście tak naprawdę ARS do tej kwestii. Że nie są otwarci, nie mają pomysłu do końca, no musieli coś zrobić, no bo tak obiecywali w związku z tym, no coś tam zaczęli wymyślać, który nie do końca ma jakiś określony cel, bo mam wrażenie, że chyba nie zakroili sobie, jaki mają cel i jak chcą dążyć do realizacji tego celu. Po prostu od przypadku do przypadku zaczynają coś tam wymyślać dokładnie, co nie jest w żaden sposób spójne i nie będzie prowadziło do określonych efektów, na które wszyscy oczekujemy jako mieszkańcy, bo to też nie wszyscy, nie tylko kupcy, ale i my jako mieszkańcy oczekujemy. I też chcielibyśmy, żeby ten właśnie lokalny płocki biznes rozwijał się i funkcjonował jak najlepiej, a nie żeby nas zalewały znowu zagraniczne sklepy, koncerny czy sieci hipermarketów, bo przecież to nie o to chodzi. A bo to są miejsca pracy, tak? Mówimy tutaj o konkretnych miejscach pracy. To jest działalność gospodarcza prowadzona przez naszych lokalnych przedsiębiorców, których utrzymują się u nich całe rodziny. I jeśli ARS-owi do końca nie zależy na tym, bo coś muszą zaproponować, bo coś tam rzucili jakieś hasło, albo nakazał Urząd Miasta, no to żadna akcja nie wyjdzie dobrze. I ja bym proponowała, żeby no tak trochę i włodarze tego miasta, ale przede wszystkim zarząd tej spółki, no uderzyli się w pierś i poszukali jednak winy u siebie, a nie szukali winy u innych. Ja na zakończenie jeszcze dam taki cytat z jednego z przedsiębiorców, który prowadzi swój biznes na Starówce, z którym rozmawiałam i zapytałam o to, jak właśnie władze miasta mogą pomóc, żeby to Stare Miasto znów zaczęło tętnić życiem. No i to takie znamienne trochę. Powiedział, cytuję, niech przestaną przeszkadzać, to wystarczy. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo za udział. Moimi gośćmi byli pani Wioletta Kulpa. Dziękuję bardzo. I pan Dariusz Skubiszewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję moim słuchaczom i zapraszam na kolejny odcinek Twarzą w Twarz.